Co tam słychać w ogóle u ciebie tak na rozpoczęcie wywiadu? W ogóle to fajnie, tylko głodny jestem, nie da ci pojeść, nie? No dobra. Tak, zgrupowanie w Oberchowie za wami. Jak oceniacie ze swojej perspektywy? A bardzo fajnie, przepracowaliśmy elegancko wszystkie treningi. Takie dość intensywne były. Na lodzie udało się nam skoczyć też pozytywnie, nie było żadnej różnicy, czyli na plus. Na które zawody najbardziej cieszysz się w brzęcym sezonie? Na wszystkie. Nie, raczej nie mam szczególnie specjalnych zawodów, na które bym się cieszył. Raczej fajnie, że się sezon będzie zaczynał i fajnie, że będziemy walczyć. Pod względem technicznym, motorycznym i przede wszystkim mentalnym wszystko jest ok? Tak jest, dokładnie. No. Kopy to jest? Kopy to zawsze jest. No. Nie no, tu ogólnie wszystko i fizycznie i można powiedzieć technicznie i psychicznie jest ok. A zobaczymy za dwa tygodnie, nie? Czy nie kłamie? A liczycie raczej na stabilną formę przez cały Puchar Świata, czy się nastawiacie na jakiś puchar? No, raczej to jest najważniejsze, żeby cały czas skakać stabilnie, dobrze, równo, daleko we wszystkich konkursach. Bo co z tego, jak się jeden wygra, a potem się nie skacze. A na mistrzostwach świata wlota w Kulm, że tak powiem, będziesz żyłować rekord polski? A nie, to tam się chyba nie da. Fajnie by było, ale zobaczymy, nie? Co pokaże, jak formą będzie. Myślę, że będzie dobrze, no ale zobaczymy. Na czym przede wszystkim pracowałeś po Oberchowie? Czy to było po prostu przejście na lód, czy jednak są jeszcze różne elementy? Nie no, zawsze bazę mam swoją, tak naprawdę skakania, to są wiadomo drobne poprawki, tu trochę tak. Jest cały czas nad tym samym. No. Ale rewolucyjnie to bardzo. Nie no, gdzie ja rewolucję, nie? Ja raczej spokojny ostatnio jestem. No. A co u was? My czekamy na ciebie. No. Może jabłkiem was poczęstowali, nie? Nastawienie bojowe? No. Mental? Tak jest. Bojowe, ale sorry, naprawdę muszę uciekać. Dobra, no. Pewnie. Jeszcze mam jedno spotkanie. Tak. No.